Rozwiążemy sobie teraz bardzo pouczające moim zdaniem zadanie o wielomianach. No, również moim zdaniem jest ono bardzo ciekawe. No, treść tego zadania jest taka, że mamy daną funkcję wielomianową, o której wiemy kilka rzeczy. Po pierwsze, wiemy, że jest wielomianem trzeciego stopnia. No to napiszmy od razu, jaka jest ogólna postać wielomianu trzeciego stopnia. Wielomian trzeciego stopnia, czyli to jest taki, gdzie mamy jakiś dowolny współczynnik a razy x do trzeciej, dodać b razy x kwadrat, dodać c razy x, dodać d. Przy czym te współczynniki a, b, c i D to są dowolne liczby. No żeby to był rzeczywiście wielomian trzeciego stopnia, no to A musi być różne od zera. No bo gdyby A było równe 0, no to wtedy to by był wielomian stopnia niższego. No i to jest ogólna postać takiego wielomianu. O tej funkcji wiemy również, że ma dokładnie dwa miejsca zerowe. To jest w treści zadania też podane, że miejsca zerowe tej funkcji są tylko dwa i one mają współrzędne minus 1 i 0. Oraz 2 i 0. Takie są współrzędne miejsc zerowych tego wielomianu. No i wiemy też, że przecięcie wykresu tej funkcji wielomianowej z osią, z osią y ma współrzędne 0 i minus 2. Tyle wiemy o naszym wielomianie. No, i teraz pytanie, na jakie mamy odpowiedzieć, jakie nam stawiają w zadaniu, jest takie: ile wynosi suma tych współczynników wielomianu? A dodać b, dodać c, dodać d. Ile to będzie równe? To jest pytanie, na które mamy odpowiedzieć. No, i teraz możemy się zastanawiać, jak znaleźć odpowiedź na to pytanie. Oczywiście możemy próbować znaleźć wszystkie te współczynniki, każdy z nich oddzielnie, no i potem obliczyć ich sumę. Ale zastanówmy się, może istnieje jakiś prostszy sposób, no niekoniecznie prostszy, ale może jakiś inny sposób, znalezienia wartości tej sumy. No i to jest tak, że jak się rozwiązuje zadania z wielomianami, to jest taka wskazówka, to można wiele informacji ciekawych lub różnych własności uzyskać, wstawiając do wzoru wielomianu pewne konkretne argumenty. No i zastanówmy się, co uzyskamy, wstawiając w tym wypadku za x jedynkę. Obliczmy, jaka jest wartość tego wielomianu w jedynce. Jak wstawimy jedynkę, to będziemy mieli a razy 1 do trzeciej, dodać b razy 1 do kwadratu, dodać c razy 1, dodać d. Czyli widzimy, że wartość tego wielomianu w jedynce to jest, no 1 do trzeciej to jest po prostu 1, czyli to będzie po prostu a dodać b, dodać c, dodać d. Czyli widzimy, że wartość tej sumy jest dokładnie równa wartości naszego wielomianu w jedynce. Więc może uda nam się, nie wiadomo jeszcze, rozwiązać to zadanie, znaleźć odpowiedź na to pytanie, szukając po prostu wartości wielomianów jedynce. Jeżeli tylko znajdziemy wartość w jedynce, no to będziemy mieli rozwiązanie zadania. No dobrze, to taka uwaga na początek. No i teraz zastanówmy się, co my jeszcze wiemy o tej funkcji. Wiemy, że przechodzi przez takie trzy punkty, jak tutaj są podane. No to może zróbmy sobie wykres. Zaznaczę na wykresie te punkty. Czyli tak, tutaj powiedzmy mamy 1, 2 i to jest jedno miejsce zerowe, drugie miejsce zerowe to jest minus 1, czyli to jest dwójka, tu jest minus 1. Teraz punkt przecięcia z osią Y ma współrzędne 0 i minus 2, czyli to jest minus 2, czyli ma przejść przez takie trzy punkty. No i teraz wiemy, że ma nie być więcej miejsc zerowych, czyli ten wielomian trzeciego stopnia ma mieć... Dokładnie dwa miejsca zerowe i ma nie mieć więcej miejsc zerowych. Wiemy, że on mógł mieć trzy miejsca zerowe, wtedy by przecinał oś x trzy razy. No a żeby przeciął ją tylko dwa razy, no to są dwie możliwości. Albo to jest tak, że to jest takie miejsce zerowe, w którym ten wielomian zmienia znak, tutaj jakoś zawraca, przechodzi przez ten punkt, który, przez który ma przejść, i teraz tutaj nie zmieni znaku. Tylko to będzie takie miejsce zerowe okrotności 2. Dlatego wiem, że wielomian dla bardzo dużych x i dla bardzo dużych ujemnych x, wielomian trzeciego stopnia ma zawsze przeciwne wartości. Czyli jeżeli tutaj jest ujemny, to tutaj musi być dodatni. No więc, żeby miał dwa miejsca zerowe, to jedno z tych miejsc zerowych musi, musi być właśnie takie, w którym wielomian nie zmienia znaku. No ale jest druga możliwość, że takim miejscem zerowym będzie dwójka. Czyli, że tutaj będzie takie miejsce zerowe, które on nie zmienia znaku. No, i teraz, żeby to narysować, to ten wielomian będzie musiał wyglądać jakoś tak. Czyli tutaj ma przejść przez ten punkt, a tu ma nie zmieniać znaku. Czyli będzie musiał wyglądać jakoś tak, że tutaj nie zmienia znaku, natomiast tutaj zawraca i przechodzi przez to miejsce zerowe. No i znowu w plus i w minus i z ma przeciwne znaki. Tu jest tym razem ujemny, a tu jest dodatni. I ma tutaj jedno miejsce zerowe. Przechodzi przez ten punkt, który był podany w treści zadania jako punkt przecięcia z osią y i zawraca w tym drugim miejscu zerowym. No czyli już czujemy, że być może będziemy mieli tutaj dwa rozwiązania. No bo widzimy, że umiemy narysować dwie różne funkcje, tak, przynajmniej naszkicować y tak z grubsza, które spełniają te warunki. No i rzeczywiście będziemy musieli rozważyć takie dwa przypadki, o których tutaj mówiłem. Jakie to są dwa przypadki? No takie, kiedy jeden z tych pierwiastków ma krotność 2, i kiedy drugi z tych pierwiastków ma krotność 2? No bo miejsca zerowe to inaczej są pierwiastki. No i pierwiastki tego wielomianu, jak wynika z treści zadania, są dane jak przez minus 1 i 2. To są pierwiastki. No i teraz możemy zapisać tę naszą funkcję f od x w postaci iloczynowej. No, jeżeli funkcja się zeruje w jakimś, dla jakiegoś x, to znaczy, że można zapisać ją w postaci x minus ten pierwiastek. Minus Minus 1, to będzie dodać 1. Kolejny czynnik weźmie się z tego pierwiastka 2, czyli razy x minus 2. No i teraz, żeby to był wielomian trzeciego stopnia, no to co tutaj zostanie? Jak podzielę wielomian trzeciego stopnia przez x plus 1 i przez x minus 2, no to zostanie mi wielomian pierwszego stopnia. Czyli tutaj będzie x minus jakieś p, gdzie p to jest hipotetyczny, ewentualnie trzeci pierwiastek. No i żeby po wymnożeniu dostać właśnie taką funkcję no to widzimy, że musimy tutaj na początku napisać ten współczynnik a. Dlatego, że z mnożenia x razy x razy x wyjdzie nam x do trzeciej. A x do trzeciej jest mnożone przez a. No ale jak już powiedziałem, p to jest jakiś trzeci pierwiastek, ale tu ma nie być trzeciego pierwiastka. Czyli p albo musi się pokrywać z minus jedynką, albo p musi się pokrywać z dwójką. Więc tak jak już mówiłem wcześniej, będziemy mieli dwa rozwiązania, dwie możliwości. No i teraz tak, ten wykres, który narysowałem tutaj na... Na fioletowo, odpowiada takiej możliwości, to jest pierwsza możliwość, że minus 1 jest tym podwójnym pierwiastkiem, czyli w tym wypadku p jest równe minus 1. No i wzór naszej funkcji wtedy przyjmuje postać a razy x dodać 1 do kwadratu, bo 1 jest pierwiastkiem okrotności 2, razy x minus 2, a w tym drugim przypadku, to jest ta druga możliwość, ten ten pierwiastek pokrywa się z dwójką. Czyli wtedy wzór naszej funkcji ma postać a razy x dodać 1, a tym razem x minus 2 jest w kwadracie. Czyli mamy takie dwie możliwości, i one odpowiadają tym dwóm wykresom, które wcześniej narysowałem. No dobrze, no to teraz spróbujmy obliczyć wartość tego wielomianu w jedynce dla każdego z tych przypadków. No tutaj, jak napisałem, wzór tej funkcji w takiej postaci, no to tutaj, żeby liczyć wartość, to jeszcze potrzeba mi wartość tej, tego parametru a, którego nie znam. No nie znam go, ale też nie skorzystałem jeszcze, jak na razie, z tej informacji, w jakim punkcie jest przecięcie z osią y. Na razie wykorzystałem tylko informację o pierwiastkach. No to teraz skorzystam z tego. Wiem, że punkt przecięcia z osią y, czyli jest, ma wzór 0 minus -2, czyli f od 0 jest równe minus 2. Jak wstawię to 0 do tej postaci, no to dostanę po prostu, że f od 0 no to jest 0 razy a, 0 razy b, 0 razy c, dodać d. f od 0 jest równe d, czyli to po prostu oznacza, że ten współczynnik d jest równy minus 2. Więc taką informację mam, jeżeli wstawię tę informację do, do takiego wzoru funkcji. No a jeżeli wstawię do tych postaci iloczynowych, które tutaj. Mam napisane to co dostanę. No w tym pierwszym przypadku jak wstawię za 0, jak wstawię 0 za x, to co dostanę? Dostanę A razy 1 do kwadratu razy 0 odjąć 2, czyli dostanę, że to jest po prostu równe A razy 1, no tutaj było 0 dodać 1, tak, czyli A razy 1 razy minus 2, czyli to jest minus 2a. No a z drugiej strony wiem, że f od 0 jest równe minus 2, tak, tutaj to jest napisane jest równe minus 2. No czyli mam równanie, że minus 2 to jest minus 2a z porównania tych dwóch, czyli a musi być równe 1, bo jak podzielę przez minus 2, to dostanę coś takiego. No i teraz już. Mogę napisać wzór mojej funkcji. Już wiem, jaki jest wzór mojej funkcji w tym przypadku. Że to jest po prostu a jest równe 1, czyli nasza funkcja ma wzór x plus 1 do kwadratu razy x odjąć 2. No i teraz, żeby znaleźć rozwiązanie zadania, no to przypominam, wystarczy, że obliczę wartość tej funkcji w jedynce. No to obliczam, ile jest f od 1. f od 1 to będzie 1 dodać 1 do kwadratu razy 1 odjąć 2. Czyli to będzie 1 dodać 1 do kwadratu to jest 2 do kwadratu to jest 4 razy minus 1, czyli minus 4. Czyli w tym przypadku ta suma a dodać b, dodać c, dodać d, która jest po prostu równa wartości f od 1, jest równa minus 4. I to jest jedno rozwiązanie mojego zadania. No a drugie rozwiązanie znajdę dla funkcji w tej postaci. Znowu wstawię do postaci tej funkcji. 0 za x, -a, no to będę miał a razy 0 dodać 1, 0 odjąć 2 do kwadratu, czyli f od 0 będzie równe a razy 1, a tutaj mam minus 2 do kwadratu to jest 4, czyli będzie a razy 4. No, a z drugiej strony wiem, że f od 0 jest równe minus 2, bo tak było podane w treści zadania. No to z tych dwóch warunków wynika, że mam takie równanie, że minus 2 to jest to samo co a razy 4. No jak podzielę obie strony przez, przez 4, to dostanę, że a musi być równe minus 1 druga. No i w tym wypadku wzór mojej funkcji wygląda tak, że to jest minus 1 druga, bo to jest moje a, razy x dodać 1, razy x odjąć 2 do kwadratu. No i teraz, żeby znaleźć Rozwiązanie zadania, no to wystarczy znowu wstawić jedynkę za x, czyli wartość w jedynce. Czyli to jest minus 1, 2, 1 dodać 1, 1 odjąć 2 do kwadratu, to ile to będzie? Minus 1, 2, 1 dodać 1 to jest 2, 1 odjąć 2 to jest minus 1 do kwadratu będzie 1, czyli to jest minus 1, razy 2 razy 1, czyli to będzie minus 1. Czyli w tym drugim przypadku, kiedy dwójka jest podwójnym pierwiastkiem, no to a dodać b, dodać c, dodać d, jest równe minus 1. I to jest drugie rozwiązanie. Czyli mam dwa rozwiązania zadania. Albo ta suma jest równa minus 4, albo ta suma jest równa minus 1. Czyli tutaj mogę połączyć te rozwiązania z spójnikiem lub. Czyli mamy takie rozwiązanie lub takie rozwiązanie. No i mógłbym zakończyć już zajmowanie się tym zadaniem, ale może rozwińmy wzory tych, tych funkcji, żeby zobaczyć, jak one wyglądają w postaci ogólnej, w tej, którą napisałem tutaj na samym początku. Bo akurat, skoro wiemy, jaka ta funkcja jest, każda z nich, no to możemy rzeczywiście znaleźć te współczynniki a, b, c i d. Tutaj zrobiłem, rozwiązałem to w ten sposób, że nie musiałem tego robić, ale teraz jeszcze dla ćwiczenia możemy to zrobić. Czyli w tym wypadku, jak rozwinę wzór mojej funkcji, no to muszę po prostu to wymnożyć. No to x plus 1 do kwadratu no to będzie x kwadrat dodać 2x dodać 1, Razy X odjąć 2, no i teraz tutaj muszę wymnożyć, to będę mnożył najpierw wszystkie te trzy wyrazy przez x, to miał x do trzeciej dodać 2x kwadrat dodać x, teraz może przez minus 2, no to będę miał minus 2x kwadrat, minus 4x i minus 2. No i teraz muszę wyrazy podobne zredukować, czyli tak x do trzeciej. Jest tylko jedno, czyli będzie x do trzeciej plus 2x kwadrat minus 2x kwadrat, czyli to się odejmie. W ogóle nie będzie x kwadrat, inaczej mówiąc, współczynnik przy x kwadrat będzie 0. Potem mamy plus x i minus 4x, czyli będzie minus 3x i minus 2. I to jest wzór tej funkcji w tym przypadku. No i rzeczywiście współczynniki są takie: a jest równe 1, b jest równe 0. C jest równe minus 3, a D jest równe minus 2. W sumie dostajemy minus 4. To się zgadza. A teraz zobaczmy, jaki będzie wzór funkcji w tym drugim przypadku. Wzór funkcji w tej postaci ogólnej, bo wzór funkcji w postaci doczynowej, no to oczywiście już mamy znaleziony. No to muszę wymnożyć to, co tutaj mam, to będę wymnażał. Czyli może tak zrobię minus 1 druga X minus 1 druga wymnożę przez tę stałą, to co jest w nawiasie. A tutaj. Podniosę do kwadratu. x kwadrat minus 4x plus 4. No i teraz mnożę najpierw przez minus 1, drugą x No to będę miał minus 1, 2x do trzeciej. Potem będzie dodać 2x kwadrat, jak pomnożę przez to. I na koniec mam odjąć 1, 2x razy 4. To będzie odjąć 2x. Teraz może przez minus 1 drugą, wszystkie te trzy wyrazy, czyli będę miał minus 1 druga x kwadrat dodać 2x i odjąć 2. No i znowu zredukuję te podobne wyrazy. Wyraz x do trzeciej jest tylko 1, to go przepiszę. Teraz x kwadrat mam tutaj i tutaj. To będę miał 2 odjąć 1 druga, to będzie plus 3 drugie, x kwadrat, wyrazy z x się odejmą, nie będzie. Odjąć 2. No czyli w tym drugim przypadku ta suma współczynników to jest minus 1, druga. Dodać 3, drugie. Dodać współczynnik przy x jest równy 0, odjąć 2. No to minus 1, druga dodać 3, drugie to jest 1. Odjąć 2 to jest minus 1. Jest minus 1, czyli rzeczywiście zgadza się z tym, co dostaliśmy wcześniej. No i na zakończenie możemy narysować sobie wykres tych obu wielomianów i porównać z tym, co tam nieudolnie na początku naszkicowałem. Jak już mamy znalezione wzory tych wielomianów, to możemy to sobie zrobić, zobaczyć, jak wyglądają ich wykresy. Czyli tak. Wpiszemy. Najpierw ten po lewej. Mamy x do potęgi trzeciej. Odjąć 3 razy. x. Odjąć 2. No a ten drugi wielomian ma wzór minus 1 Druga razy x do potęgi trzeciej, dodać trzy drugie razy x do potęgi drugiej, odjąć 2. rysujemy. No i rzeczywiście widzimy, że jeden z tych wielomianów. Po pierwsze, że każdy z tych wielomianów przechodzi przez te trzy punkty, które były tam w zadaniu podane, czyli tutaj przez. Oba mają miejsce zerowe w minus jedynce i w dwójce, i oba przechodzą przez punkt o 0 i minus 2. Tu jest inna skala na osiach. Te jednostki widać, tu są dużo krótsze, tu są dużo dłuższe. No i rzeczywiście jeden z tych wielomianów tutaj ma pierwiastek okrotności 2, nie zmienia znaku, a tutaj ma pierwiastek jednokrotny, a ten drugi na odwrót. Tutaj zmienia znak, a tutaj. Nie zmienia znaku, odbija się od tej osi. Możemy to porównać z tym moim rysunkiem, który tutaj na początku narysowałem. No i widzimy, że mniej więcej wygląda to podobnie. No więc rozwiązaliśmy zadanie. Dostaliśmy dwa rozwiązania. Albo suma tych współczynników jest równa minus 4, albo jest równa minus 1.